Okej. To już jest trzecia część Waltroa. I ostatnia. W 100%. Spróbujmy uciec. Dobra, no to. Jak widzieliście, trzeba było przejść tędy i wziąć te retali. Posuwa. Tutaj. Spuścić na dół. To teraz. Wydaje się, jakby tutaj nie było drogi ucieczki. Tutaj jakieś tam przejście mamy, ale nie tędy. Droga, tylko musimy zrobić tak. Stawiamy tutaj jeden portal. I drugi gdzieś tutaj na przykład. Wskakujemy do niego. Oj, coś mi nie wyszło. Ach, musimy ze wskokiem jakby wlecieć w ten portal. Ciach. I najlepiej jeszcze zrobić drugi portal w locie. Wtedy na pewno trafimy. No i wlecimy tutaj na tą wyższą półkę, która nas prowadzi dalej. This is your fault. It didn't have to be like this. I'm not kidding now. Turn back or I will kill you. Okej, wchodzimy przez te drzwi. I'm going to kill you. And all the cake is gone. I... You don't even care, do you? Wow, nie tą stronę ściszę. Muszę sobie daleko ściszyć. Okej, mamy tutaj takiego jakby robota, jakąś kulkę. Wciskam przycisk. To jest wyrzutnia rakiet. Celuje w nas, ale ona jest tak spowolniona, że dopiero po sekundzie czy dwóch wyszlibuje rakietę. Dzięki niej możemy niszczyć szybko. Zróbcie tak jak ja, będzie ok. Ustawcie tutaj jeden portal. Musicie o tym pamiętać. Idziemy dalej. Przechodzimy przez drzwi. Mamy następną szybę. I teraz ustawiamy tutaj drugi portal, w moim przypadku pomarańczowy. Czekamy aż wrzutnia rakiet nas wyceluje, wystrzeli i zniszczy szybę. Co dalej? Mamy tutaj szyb wentylacyjny, do którego nie możemy się dostać. Nad nami jest rura. I ona jest także szklana. Więc możemy ją zniszczyć za pomocą właśnie wrzutni rakiet. Jak to zrobić? Zabawimy znowu ten portal, którym... Ten drugi portal. W moim przypadku to będzie pomarańczowy. Niech wyceluje nas rakieta. Stawiamy trochę wyżej portal. No i proszę bardzo. Szyba zniszczona. Raczej rura. Kostkę ustawiamy tutaj. Wchodzimy na nią. Z niej wchodzimy do wentylacji. Mamy tutaj śmigło od wentylacji. Nie możemy przez nie przejść, niestety. Dziwnie, jak staniemy na nie, dziwnie nas obkręca, tak jak widzicie. Za nią mamy białą ścianę. Walimy tam portal i musimy wrócić i szukać jakiejś białej ściany. Okej. Ustawiamy drugi portal, przechodzimy i idziemy dalej. Mamy tutaj nas. Musimy dalej iść po tych... Nie wiem... tym stalowej konstrukcji. Będziemy mieli czytywanie po drodze. Zmiana poziomu. Okej. Dalej mamy... Walimy tam portal, tutaj drugi. Co teraz? Tu są jakieś drzwi, nie działają. Tutaj mamy małą siatkę. Możemy tam walnąć za nią portal. Więc idziemy dalej. Ma dość smolistą. Coś smolistego. W strasie się potem ślizgamy. Ciężko nam chodzić. Zobaczymy jakąś. Mamy dużo przestrzeni. Okej, co w tym przypadku zrobić? No, będzie teraz duży problem. Najlepiej jeśli znajdziemy właśnie takie przejście, tylko że na samym dole. No, tutaj, nie? W sumie je ciężko znaleźć, bo jest ciężko widoczne. Nie możemy skakać. Także jest dość potliwe. Mamy redyjko tutaj. Nie mogę nigdzie tego znaleźć. Gdzieś w tym obrębie. A jakby to... Mi się wydaje, że chyba jest pomiędzy tymi dwoma filarami.
Spróbujmy tak. W sumie aż tej dobrze nie pamiętam, ale. O, czekajcie. Jeśli jest to tu, to pod nami. Nie, niekoniecznie. Dobra, to jest tam na przeciw. Sobie tutaj walnie na pewno. W sumie, po co ja tutaj robię? Wygląda na to, że jak widzimy, stanie się to. I właśnie specjalnie tutaj wszedłem, żeby się ukryć. W każdym z tych pomieszczeń jest jeden turret. Bardzo kłopotliwy turet. I najlepiej, jeśli każdego stracimy. To nie jest zbytnio kłopotliwe. Do każdego, jak widać, jakby nie do każdego, ale do dużej części mamy dostęp i możemy strzelić portale do środka. A każdy następny i z każdego następnego możemy także się dostać. Nie. Lepiej się tam nie wstać. Gdzie ta raz? Tam sobie parę. Goodbye. Tak każde pomieszczenie. Wow. Dobra, tam jest zniszczony. Gdzie jeszcze? Może tam polecimy. Nie wiem czemu używam. Pomarańczowe sobie walne. Tam jest jeszcze. Bye. Dobra. Teraz ciach. Wow, ale się. Dobra, i ostatni. Okej. Dobra, to już wszystko. Możemy spokojnie zejść. Wszystkie turety zostały zdezaktywowane. Co w tym momencie musimy zrobić? Walimy tutaj portal. Tak jak poprzednio już mieliśmy podobną sytuację na początku tej części, że musieliśmy jakby wskoczyć i powiedzieć, co jeszcze drugi zrobić. Musimy tak samo zrobić. Musimy się lekko rozpędzić, żeby tutaj walnąć portal. Baj. To już niepotrzebne jest zbytnio. Tak, musimy się po prostu tutaj tak rozpędzić, żeby dojść, żeby zobaczyć miejsce na tym panelu i strzelić w nie powietrze. Trzeba to dość szybko zrobić. Co teraz? Najlepiej jeśli wskoczymy. Wow, ale dziwnie. Wow. Jakieś chyba bugi się zrobiły te portale. Wow, dobra. No tak, wyskoczyłem stąd, wleciałem w portal na dole, który w powietrzu zrobiłem. Doleciałem tutaj. Jeśli za pierwszym razem wam się nie uda, to próbujcie. Mi też za pierwszym razem się nie udało. Oczywiście nie na filmiku, jak pierwszy raz przychodziłem. Teraz szybko musimy tutaj pod nimi zrobić portale. O. Co teraz? Co teraz? Ustawiamy tutaj jeden portal, a drugi. Drugi ustawiamy tutaj na dole. Latujemy w niego. I wyrzuca nas do góry. Lecimy w powietrze, bok i tyle. Dobra. Teraz tutaj powyżej. I na podłogę jesteśmy na jakby rusztowaniu z tym stylu na mostku. Na dole mamy te wielkie pomieszczenie, które mieliśmy. Dobra, mamy drzwi. Powoli się kończy już nam gra. Idziemy korytarzem dalej. Wszystkie pomieszczenia, jak dobrze pamiętam, są zamknięte, ale możecie sprawdzić. Ciach. To już nasz ostatni etap. Well, you found me. Oto i GLaDOS. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far. I to będzie nasza walka z bossem. Maybe you could settle for that, and we'll just call it a day. Jak się przykowasz na nią? No, that isn't going to happen. Postawcie ten portal pod nią. I pójdźmy tutaj. Time out for a second. That wasn't supposed to happen.
Do you see that thing that fell out of me? Zrób sobie czytaj portal. O, akurat nam sama kulka. Taka dziwna kulka. Never mind. To jest rdzeń. By myself. Because you'll be dead. Ma ich cztery i wszystkie cztery trzeba je zniszczyć. Jak je zniszczyć? Otóż mamy tam ten taki niszczator. Piekielny. Najlepiej jeśli zrobić nad nim portal. W moim przypadku niebieski. Z tego miejsca do. Właśnie tego. Tej niszczary, tej piekielnej niszczary. Dobra. Kam przycisk, otwiera nam się, a my wrzucamy rdzeń do środka. Okej. Jeden z czterech etapów skończony. Teraz będzie trudniej. Teraz szybko biegnijmy tutaj. I zróbmy pod nią portal. Drugi radzę zrobić gdzieś naprzeciwko tego słupa. Gdzieś przy tym znaku. Ona będzie trochę gadać o różnych pierdołach. Okej. Teraz tak, wysunęła nam się żytnia rakiet. Wyszynią rakiet, naprowadzacie wyszynię rakiet w stronę portalu waszego. Niech przeleci i trafi GLaDOS. Wyrzuci następny rdzeń. Rdzeń jest w tym miejscu. Zabieramy go sobie. Pamiętajcie, że wszystko jest na czas. Mamy około 6 minut. Więc radzę się spieszyć. Ja to tam w 3 minuty robię. Okej. Robimy znowu portale w tych miejscach. Znaczy, bo bieganie robimy dlatego, że bieganie po prostu byśmy nie zdążyli, by się zamknęło ten nasz opiekacz. Okay. Robimy znowu to samo. Tym razem trochę szybciej wsunął się. Właśnie. Mój błąd. Nic na nie zrobił. Dobra. I robimy tak. Jeszcze raz. Leć. Okej. Okay. Ups, nie trafiłem. Spróbujmy w innym miejscu. Dawaj tutaj. Okej, teraz powinna rakieta trafić. Okej. Drugi rdzeń wylądował tam. Jak tam dojść? Walimy tutaj portal. No i tutaj niżej. Chlup. Okej. Jesteśmy. Bierzemy następny rdzeń. Wow. Było dziwne. W każdym razie powtarzamy znowu. To co wcześniej. Spróbujcie to jak najszybciej robić. Naprawdę czas to jest trochę ważne. Co się stanie po upłynięciu czasu? Po prostu nas zabije. Z niej wypowiedzi może wywnioskować, że to jest neurotoksyna. Dawać. When I said deadly neurotoxin, the deadly was in massive scale. Teraz będzie najgorszy. O, nie trafiłem? Trafiłem. Nie. Fuck. Okej, teraz będzie najgorszy. On jest tak jakby przy tym słupie i musimy tak w powietrzu sterować naszą szelę, żeby trafić w niego ten rdzeń. Oj, to jest dość ciężkie, więc najlepiej spróbować go złapać w powietrzu, nie jest to łatwe. Można próbować inne ustawienie portalów. Nie wiem. Ta gra naprawdę się powoli buguje. Oh god. Jest! Złapałem go.
Ile czasu? O, spokojnie, zdążymy. Okej. No, to samo. Goodbye, GLaDOS. Wow, ale ma spadek FPS. Może coś z tym komputerem zrobić. Aha. Zmienił się trochę jej głos, ale to nic. To tak ma być. Tak wygląda jej destrukcja. Nie wiem, jak to możliwe, że aż taka wielka destrukcja od zniszczenia paru wrzeceni. Ale to z czego? No. I zaczynamy latać. Lecimy w stronę światła. The light! I co się okazuje? Okazuje się, że... No, dawać. Nie mogę zbytnio przedłużać. O. Okazuje się, że lądowaliśmy na powierzchni. Na zewnątrz. Słychać ptaki. Słychać... Nie... kłopotliwego robota. Szkoda, że nie ma napisane, co on mówił, ale dobra. No cóż, tak się skończyła gra Portal. Jedynie nam został krótki filmik prezentujący umieszczenie pewnej rzeczy charakterystycznej dla Portala. Oto i nasze... Dlaczego to wszystko jest takie przedłużone? Oto i ciasto. No, ładne, prawda? Nie wiem, co to jest z tyłu. Prawdopodobnie także rdzenie. No, dawać to zakończenie. O, proszę bardzo. Koniec. Napisy końcowe i muzyczka. Chyba Still Alive. Tak. Still Alive. No to tyle, jeśli chodzi o Waltroa z Portala 1. A zapraszam na Let's Playa z Portala 2. Tak, to nie będzie już Waltro, a Let's Play. Więc do zobaczenia. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Siema!